Cześć, witam Cię na moim kanale. Tutaj Piotr Kuć, a jestem dzisiaj z gościem, a to oznacza serię Sukces Info, czyli tą serię, w której rozmawiam z moimi gośćmi na temat sukcesu. I dzisiaj moim gościem jest Angelika Bart. Cześć, Angelika, miło mi Cię tu gościć, cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie. Cześć, witam Cię serdecznie, witam wszystkich, którzy nas oglądają i yy, Tobie też dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję. Powiedz, powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz, tak w kilku słowach, żeby nasi widzowie wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Więc tak, jestem, jestem mamą, ale też, a czyli tak, jestem mamą, która skrapuje. Zajmuję się, no, scrapbooking to jest dosyć trudne. I nieznane określenie, czyli po prostu robię metodą scrapbooking kartki. Okej, okay. dobra, to może zanim przejdę do pytań o sukces, to może rozjaśnij właśnie, powiedz coś więcej o tym scrappingu. Tak, scraping, dobrze powiedziałem? Scrapbookingu. Scrapbookingu, tak, to <laughs> proszę powiedzieć, bo dla mnie to też jest nowość, widziałem Twojego fanpage'a, ale, tak. ale dla mnie ta dziedzina też jest nowa. To znaczy tak, no jest nowa, a znaczy tak, jest nowa i nie nowa. Jest przede wszystkim trudna, tak? I wymaga bardzo dużo czasu, um, czy umiejętności. Umiejętności z czasem się nabywa, tak naprawdę. Um, wszystko, um, wszystko tak naprawdę robię od podstaw, wszystkie kartki i um, kartki, um, tworzę je w ten sposób, że um, buduję je warstwowo, um, elementy, liście. Um, różnego rodzaju, nie wiem, serduszka, nie serduszka, kwiatuszki, to wszystko od podstaw robię sama. Wszystko tuszuję, wycinam, mam maszynkę specjalną do wycinania, wykrojniki i wszystko po prostu kręcę, wycinam i później w odpowiedni sposób właśnie naklejam. Też robię albumy. Albumy też są ręcznie robione od podstaw, czyli dostaję osobno tektury, Osobno płótno, i później w odpowiedni sposób to wszystko muszę przyciąć, a następnie zbudować, zbudować bazę, następnie posklejać i zrobić oczywiście karty w środku i, no i całą taką oprawę, tak? Bo to są różne takie, stosuje się takie różne, różne takie myki, triki, że na przykład, nie wiem, jakieś. Elementy ci wyskakują, przeskakują, podnoszą się na, na magnesach, sobie robisz takie różne bajery. Więc tak to wygląda. Okay. Tak, dla tych, dla tych z was, którzy, których zainteresowało to, co powiedziała Angelika, tu oczywiście link w, w opisie do jej fanpage'u będzie tutaj, więc śmiało zachęcam, bo to naprawdę wygląda imponująco. Więc, więc klikajcie. Jeżeli chcecie się z Anżeliką skontaktować, to tam też możecie się do niej odezwać. No więc dobrze, to już przechodzimy tutaj do tematu sukcesu, więc pierwsze typowe pytanie dla, tego, dla tej serii: czym dla Ciebie jest sukces? Dla mnie sukces to y, prze, przełamywanie swoich barier, swoich słabości y, i y, życie na własnych zasadach. Y, ponieważ y, w momencie, kiedy zostałam mamą, na początku, na początku było to bardzo trudne, tak. Na początku niestety musiałam po prostu więcej poświęciłam się dla rodziny i myślenie o sobie, o swoich marzeniach, o swoich planach, o swoich sukcesach, odeszły właśnie na bok. I. Dlatego też y, właśnie zajęłam się scrapbookingiem, tak? Mhm. Y, zaczęłam, ponieważ chciałam, y, chciałam coś, y, chciałam, y, chciałam robić coś, co sprawi, y, że, y, że zapomnę o tych y, y, o, o, od. od o tych takich sprawach codziennych, tak? Mhm. I bo w momencie, kiedy zaczynałam właśnie, nie wiem, robić różnego rodzaju elementy, ro, różnego rodzaju kompozycje, ja tak naprawdę mogłam godzinami po prostu nad tym siedzieć, tak? I mhm. często po prostu moje dzieci, na przykład, spały, tak? Mój mąż, mój mąż też, i a ja siedziałam na przykład do godziny pierwszej, drugiej, i i nad małymi elementami, tak naprawdę, żeby to dopracować mhm. i żeby było to dla mnie taką odskocznią, tak? Mhm. Tym bardziej, że sukces też był wtedy, kiedy ja, to, ja też się pokazałam z tym, ponieważ w mojej, w mojej głowie były takie, było, było mnóstwo ograniczeń, tak? Um, wykrowałam sobie, że um, że będę krytykowana, um, że w ogóle dużo osób, na przykład um, um, mówiło, osądzało, że um, kto mi na przykład kupi to, tak? Um, gdzie tak naprawdę, wiesz, ja wkładam w to tyle miłości. Y, tyle serca, no jest to co lubię, tak, tak. ale też chciałam wziąć za to y, odpowiednie pieniądze, tak. Hmm. I y, więc był ten strach, był ten strach też przed krytyką, i y, oczywiście pracowałam nad tym, y, bo nie przyszło to samo. Y, hmm. Pracowałam nad tym, żeby przełamać właśnie ten lęk, tę barierę y, i pokazać się, pokazać właśnie na stronie, komama mama skrapuje i tak naprawdę, tak naprawdę wszystkie te moje obawy zniknęły, ponieważ ja myślałam, że skraperki mnie skrytykują, że ktoś na przykład powie, że te kwiatki są takie krzywe, tak, a okazało się, że jednak ludzie zaczęli, czyli zaczęli chwalić, zaczęli wyrażać tak swoje opinie yy, i w ogóle dziwić się, że coś takiego można stworzyć, coś takiego właśnie można robić. No i też dzięki temu pojawiły się nowe zamówienia, okay. później też polecenia, yy, polecenia właśnie też innych osób i tak naprawdę yy, teraz yy, nie też nie publikując yy, mam też zamówienia, tak? Mhm. Wracają do mnie osoby i wiedzą, wiedzą, że coś fajnego mogę im zrobić. I to jest na zasadzie takiej. Angela, a zrobisz coś takiego? Angela, a umiesz coś takiego? Ja tak patrzę, 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 po, pomyślę oczywiście, bo do tego trzeba dobrać papiery i różnego rodzaju inne rzeczy. I mówię tak, tak, okej. Okay. Ja ci wyślę coś podobnego, co robiłam, i, i wtedy działamy, tak? Więc też, też nie ma dla mnie teraz też rzeczy niemożliwych, tak? Tak jak dawniej okropnie bałam się, a czyli tak? To jest może troszeczkę dziwne, tak? Bałam się okropnie robić tych kwiatków, tak? Bo w ogóle albumów, bo w ogóle w scrapbookingu to był taki wyższy level. I y, na początku ja zamawiałam też te kwiaty. Później się okazało, że dziewczyny też, dziewczyna też z braku właśnie y, czasu. Przestała mi robić też te kwiaty, wcale jej się nie dziwię dlatego, bo jak ja później zaczęłam też nad tym siedzieć wszystkim, to stwierdziłam tak, że wcale się im nie dziwię, bo też często było tak, że ktoś chciał zamówić album i nie byłam w stanie tego zrobić, tak? I też odsyłałam do kogoś innego. Uh -huh. Dobrze. To tutaj kropka, bo już tak rozwinęłaś temat tego, czym jest dla ciebie sukces, że, że tutaj ja, mi to, prawie... ja to mogę być krótszy, to mogę być krócej, bo ty Nie, mi stanie. Już, już, już zostało powiedziane, więc, więc, więc mamy to. Tak? Ale to, to za długo. Nie, dobrze jest, dobrze jest. E, dobrze jest. To teraz pytanie o konkretny sukces. O jakim sukcesie? Czy to co już teraz tutaj po części powiedziałaś, czy jakimś innym sukcesem chcesz się podzielić? In, innym sukcesem, to znaczy nie dla. Tak naprawdę sukcesem dla mnie jest to jest to, że w ogóle pokazałam się, tak. Każdy każdy, każdy moment, w którym przełamuję swoje bariery, tak? W którym po prostu ale też... Po prostu, po prostu komfortu, tak? Tak, wychodzenie ze strefy komfortu, y, wiesz, y, znaczy, bo oprócz tego, że robię, że zajmuję się scrapbookingiem, też robię na przykład grafiki na social media, tak? Aha. Też na początku dla mnie to było, y, też dla mnie to było y, znaczy tak, tak naprawdę nigdy o tym nie myślałam, ale pojawiły się osoby w moim życiu, y, które te grafiki na przykład chciały, tak? i na początku to było tak, że ja robiłam te osoby, wiesz, to nie było tak, że ja sobie to wymyśliłam, tak? Mm. Że chcę robić grafiki tylko po prostu pojawiły się właśnie zamówienia i dlatego ja je robiłam. Tak samo w przypadku na przykład albumów. Ja tylko i wyłącznie dlatego te albumy, czyli znaczy tak, pierwszy swój album zrobiłam, bo go zrobiłam dla córki, tak, na zakończenie mm. y, przedszkola i to było dla mnie taką ogromną motywacją. O. Tak, y, chciałam y, no to jest takie troszeczkę zruszające. Powiedz jak ty masz ochotę, to ja chętnie posłucham. Raczej znaczy nie, chodzi mi o to, że wiesz... Nie będziemy o tym mówić tutaj. Okej, okay, dobra. <noise> ale chodzi mi o to, że było dla mnie wyzwaniem, ale podjęłam się tego, zrobiłam. Mhm. Yy, zmierzyłam się z tym, tak? Tak samo z tymi grafikami, z innymi rzeczami. Yy, więc. Yy, Głównie to, że właśnie pokonuję właśnie pokonuje siebie, pokonuję ten swój strach, który tak naprawdę um, jest tylko i wyłącznie w mojej głowie. Raczej ja jestem ogólnie osobą otwartą. Okay. E, I dużo osób myśli, że ja e, z pokazaniem siebie e, nie mam problemu. a Tak naprawdę mam. Okay. Bo e, boję się właśnie krytyki. Boję się krytyki, boję się właśnie odrzucenia, no też hejtu. No tak, 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 tak. No to myślę, że to wiele, wiele osób się boi. Ale co ważniejsze, że wiele osób to powstrzymuje przed działaniem. Brawo dla Ciebie, że Ty właśnie pomimo strachu działasz. To jest jedna z rzeczy, która odróżnia ludzi sukcesu od tych, którzy sukcesu nie osiągają, bo oni właśnie nie, nie podejmują działań ze względu na strach, na hejt i jakby tego nie nazwać. A, a Ty, skoro się boisz i działasz, no to, no to brawo. To, to super, super i oby tak dalej. Dobrze, no to a wróćmy do tego, bo teraz właśnie tu udzielasz pierwszego wywiadu dla mnie, tak? Więc jest to takie Twoje pierwsze wystąpienie. Więc, więc co, co, co tutaj cię jednak przekonało, żeby właśnie pomimo strachu, pomimo tej, tej niepewności, żeby jednak no, wystąpić i, i, i podjąć to no, wyzwanie, jakby nie było, z, z patrząc no, z Twojej perspektywy. Wiesz co? Z jednej strony ciekawość, a z drugiej strony też ty, twój profesjonalizm. Dziękuję. I stwierdziłam, że y, druga taka szansa może się nie, y, nie pojawić, tak? I stwierdziłam tak, dlaczego tego mam nie wykorzystać, bo jednak, tak naprawdę, to jest dla mnie szansa. I y, y, Wiesz, dziękowałam ci, bo naprawdę dziękuję ci e, za to, że mnie zaprosiłeś i za to, że właśnie e, uznałeś mnie za odpowiednią osobę, z którą można właśnie zrobić ten wywiad. E, dlatego właśnie, dlatego też przyjęłam, e, przyjęłam to zaproszenie, tak. Super. Super, no to dziękuję Ci też za miłe słowa <laughs> I, i cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, bo pokazujesz właśnie też być może naszym widzom, być może ktoś, kto nas teraz ogląda, właśnie też jest w takiej sytuacji jak Ty, że nigdy nie udzielał wywiadu, a chciałby na przykład, bo uważa, że ma coś ciekawego do przekazania swoją historię o swoim sukcesie. No to właśnie ty dajesz przykład, że można, że pomimo strachu i, i jednak, i jednak robisz. Więc od razu tutaj autoreklama, tak, drodzy widzowie. Każdy, kto by chciał się podzielić swoim sukcesem ze mną, ja jestem otwarty. Możecie się do mnie odezwać, czy tutaj w komentarzach na YouTubie, czy na dowolnych social mediach. Linki są w opisie do tego filmiku, więc zapraszam. Nie grydę, prawda? Ja jest. Nie. Jest. Jest strach, tak? Mhm. Jest ogólnie. Y, jestem, jestem zdenerwowana, ale też jest. Y, na pewno później nie będę y, miała ochoty oglądać tego Zawsze tak jest, że wiesz? Ale wiesz zawsze, ale jest, jest to przygoda dla mnie. tak? O tak. Tak, wiesz, to zawsze tak jest, że, że po czasie to jesteśmy najmądrzejsi, tak? A trzeba tak. by zrobić tak, tak albo tak. Ale no, to gdybyśmy nie zrobili tego kroku, to później byśmy nie mieli tej perspektywy, żeby spojrzeć tak. na to po czasie, więc, więc to się wiadomo, łatwo tak mówi. Ale nie, brawo, brawo za to, że, że się zgodziłaś, że jesteśmy tutaj, więc dobrze. Ja jeszcze tak? powiem jedną rzecz, nie mielibyśmy też co porównywać. O no tak, tak, tak. Widzisz, ja na przykład tworząc ten kanał, ja, ja swój pierwszy filmik nagrywałem w ogóle jakimś starym, starym smartfonem, który był... No, naprawdę mocno zdezelowany, ale nie miałem żadnej lampy, żadnego tła i tak dalej, i tak dalej. I specjalnie na przykład zostawiłem ten filmik na kanale, żeby była różnica, jak kiedyś nagrywałem, jak startowałem. I wiadomo, że to jest śmieszne, to jest w ogóle tragiczne w wykonaniu i, i powinienem się za to zapaść po ziemię, ale specjalnie to sobie zostawiłem też, żeby innym może dało to właśnie. Odwagę, że, że może, że nie, że nie, trzeba mieć właśnie, nie wiem, tam mikrofonów, lamp i tak dalej, żeby cokolwiek robić, bo tu akurat mówimy na temat nagrywania filmiku, ale, ale że po prostu chęć, podjęcie działania, rób to, co możesz z tym, co masz teraz. I, i tak, jeśli dobrze. takiej decyzji trzymamy, takiej takiej, tej, takiej definicji, a nie decyzji, i po prostu robię to, co mogę najlep jak najlepiej tak. mogę w tym momencie. I tak to tak to jest. Dobrze, a tak, chcesz coś jeszcze dodać? Raczej znaczy nie, bo tak odnośnie tego mi się przypomniało yy, yy, czasami, jak daję posty, to większość zdjęć na przykład mi nie odpowiada, mhm. ale yy, często sobie właśnie myślę tak, Boże, jak ja tego, te tego teraz nie dam, to ja tego w ogóle nie dam mhm. i jest takie, jakie jest, i po prostu niech idzie w świat, tak? I ja wiem o A. tym, ja, ja wiem o tym, że to mogłoby być lepsze, że to mogłoby być. Yy, pff, ale je jeżeli ja będę czekać na... Eee, właśnie świetne oświetlenie, eee, ko zrobię kolejny kurs, a tych kursów już zrobiłam trochę, to ja tak naprawdę się nigdy nie doczekam pokazania. I tak właśnie było wcześniej, tak? Uh -huh. Przez cały czas się szkoliłam, doszkalałam, eee, szukałam, a tak naprawdę ja uciekałam, bo bałam się właśnie pokazać. Mhm. Uh -huh. No tak, tak, tak to jest. No to właśnie taki perfekcjonizm zawsze nas zatrzyma przed działaniem, bo zawsze tak. coś będzie, można zrobić lepiej, ale i, i coś, coś lepiej, coś, coś, coś inaczej i zawsze to może tak właśnie nas powstrzymać przed działaniem. Dobrze, a jeszcze oczywiście w temacie sukcesu nie może zabraknąć motywacji, tematu motywacji. Co Cię motywuje do działania? Wiesz co, najbardziej motywują mnie, hmm, no chyba moje dzieci. Okay. Powiem Ci taką sytuację. Kiedyś, właśnie moja córka weszła do pokoju, w którym właśnie robię. Ja najczęściej robię boksy takie, 10 cm na 10, takie pudełeczka otwierane. One no. przedstawiają taką jakby historię. I też właśnie robiłam jeden z takich boksów i powiedziała mi właśnie wtedy tak: Mamo, kiedy dorosnę, też chcę robić takie piękne rzeczy. O, bardzo fajnie. Tak i y, no rozszuliło mnie to y, no cały świat po prostu stanął stanął w miejscu dookoła i naprawdę u, u, ukochałam ją i ale strasznie mnie to zdziwiło wiesz strasznie mm. mi to zdziwiło ponieważ y, druga córka też na przykład kiedyś przyszła i też właśnie mamo a, kiedy, a mi też zrobisz taki album jak dla Lili y, i Wiesz, y, powiem Ci tak, że ja też y, robiąc, y, t, robiąc to, co robię, ja też hmm. chciałam po części y, moje córki zarazić tym. Dlatego, bo zawsze, właśnie jak ja, wiesz, zaczynam wszystkie listki, wszystko y, jest wycięte i często one mi też pomagają. Często one biorą nożyczki i często one też, y, też wycinają, i ja później, tak naprawdę no czasami może troszeczkę poprawiam, ale później w, w, używam, tak jak one wytną, w, używam tych elementów i w, często też, czyli wiesz, wchodzą same z, to, właśnie to też jest takie to też jest troszeczkę dla mnie denerwujące, bo oczywiście wchodzą sobie do pokoju wszystkie brokaty, wszystkie tusze, tak. oczywiście sobie używają, ale tak naprawdę ja też chciałam chciałam ich troszeczkę też oderwać od tak. y, telewizji, od YouTube'a i też zarazić właśnie czymś, czymś fajnym, czy, y, czymś, y, że można można się w życiu zająć też właśnie czymś innym i, i mieć właśnie jakąś pasję i y, oddać się też tej pasji, tak? Mhm. No to super, to gratuluję ci, bo wygląda na to, że, że ci się udało, skoro one już ci pomagają, nie chcą robić takie rzeczy w przyszłości, więc wygląda na to, że to, że to ci się udało. Także super, cieszę się bardzo, że, że, tak, że, że, że udało ci się ten cel osiągnąć. Tak? Bo, bo to też jest takie, jest takie stwierdzenie, że dzieci nas obserwują i właśnie robią to. Co, co rodzice, tak? Że, że tam że nieważne, nie, nie co mówisz, co ważne, co pokazujesz dzieciom. Tak. Jest takie stwierdzenie, więc widać, że w twoim przypadku to się sprawdza idealnie. Także super, tak? Chcesz coś dodać? Nie. nie. Dobra, okej. Okay. Super. A jakbym cię zapytał o najlepszą decyzję w twoim życiu. Co by to było? Najlepsza decyzja w moim życiu. Yy... Najlepszą moją decyzją w życiu. To za trudne. To trudne? Dobra, okej. Okay. Trudne. <laughs> dobra, okej. Okay. No po prostu już pojechałeś tam w <laughs> Okej, okay, dobra. Ja, nie, nie. Tak naprawdę to. Yy... Nie, nie mam najlepszej. Yy... Znaczyń, tak, mo może najlepszą moją. Decyzją w życiu było założenie firmy, ale to było 13 lat temu. No to dobrze, to, to nieważne nie kiedy, skoro tak oceniasz, no to, to super, to fajnie, to cieszę się. No i na o, koniec jeszcze, tak, chcesz coś to rozwinąć? Znaczy czy nie, chodziło mi o to, że bo ja dawniej ja no. pracowałam w konserwacji zabytków. Okay. I po prostu. Hmm, Zawsze byłam uzale znaczy uzale uz uzależniona od kogoś, tak? czy mnie ktoś zatrudni, czy nie zatrudni, tak? od kogoś, o czyichś zleceń. Tak? I właśnie yy, wiesz, już miałam, yy, już, miałam, yy, już miałam tak naprawdę dosyć jeżdżenia po różnych miastach i pracowania na, yy, z, z różnymi ludźmi na różnych budowach, tak? bo tak naprawdę to jest taka, yy, taka lepsza budowa troszeczkę. I podjęłam właśnie decyzję o założeniu firmy. I tak naprawdę właśnie o tym, że chcę być niezależna. Okej, okay. super. Tylko, że za bardzo się do tego przyzwyczaiłam. No, tak to bywa, widzisz. Dobrze, to ode mnie to by było na tyle. Czy jeszcze chcesz coś dodać od siebie na, na zakończenie? Nie, przede wszystkim chciałam Tobie podziękować za to za zaproszenie. I za mile spędzony czas i za to, że też pomogłeś mi w przełamaniu właśnie mo moich barier, tak? Tak się przyczy przyczyniłeś się do tego mojego małego sukcesu, że się pokazałam. Super, cieszę się bardzo w takim razie, że mogłem mieć w tym swoje trzy grosze. <laughs> więc, więc, więc bardzo mi miło z tego powodu. Tak jak mówię, cieszę się, że, że tutaj byłaś, że podzieliłaś się tym, właśnie mówię. Mam nadzieję, że, że kogoś to również zachęci jeszcze do tego, żeby też tak właśnie poszedł twoimi śladami, pokazałaś, że właśnie, że... Że strach ma wielkie oczy, że można, tak, że można działać pomimo strachu. Was, drodzy widzowie, proszę o dużo serduszek, kciuków, um, udostępnianie tego, żeby właśnie jak najwięcej osób zobaczyło, że działanie pomimo strachu jest możliwe i, i warto przełamywać swoje bariery. Tak jak powiedziałem wcześniej, link do, do fanpage'a Angeliki będzie w opisie do tego nagrania, więc, więc zachęcam też, żeby sprawdzić. Co ona tam robi, bo naprawdę e, wygląda to imponująco, tak jak już mówiłem, więc no to by było na tyle ode mnie. Zachęcam również do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze, jeszcze tego nie robisz, drogi widzu, żeby nie przegapić kolejnych historii sukcesu, a z tobą Angelika mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłości i będziesz mogła mi opowiadać o, o, o innych sukcesach niż, niż właśnie wystąpienie albo też właśnie, żeby widzowie mogli sobie porównać, jak to było za pierwszym razem tutaj, teraz, dzisiaj i za jakiś czas, jak będziesz miała ochotę znowu ze mną porozmawiać. Także dziękuję Ci jeszcze raz. I Też to była przyjemność. Także do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej.